powiedz, od jak dawna jeździsz na krosie? Od września tamtego roku. I skąd się ta pasja u ciebie wzięła? No, chciałem po prostu zacząć w końcu coś robić w życiu i chciałabym po prostu się czegoś nauczyć. No i kto cię zaraził tą pasją? Najbardziej tata. Dużo mu zawdzięczam i mam nadzieję, że nadal tak będzie. A opowiedz, na jakim motocyklu jeździsz? ECF 125. Jak to się stało, że nagle stałeś się jego posiadaczem? Zaczęło się tak, że zaczął się sezon, zaczęły się pierwsze zawody i tata się zapytał, czy chciałbym spróbować, no to powiedziałem, że no mogę spróbować i tak się to zaczęło. A trenujesz w jakimś teamie, czy też jesteś singlem? WKM schowa klub, a tak to chyba singiel. Powiedz w takim razie, jak się tutaj jeździ? Jeździsz tutaj pierwszy raz na tym torze, czy już jeździłeś? Dużo razy tu jeździłem, ale po tej zmianie tylko wczoraj na treningach, a tor jest bardzo fajny i mam nadzieję, że nadal tak będzie. Porównujesz go z poprzednim, przed zmianą, to co się na nim zmieniło? Dziury na pewno są zakopane, kolejny. I to tyle. Z kim się będziesz dzisiaj ścigał? Moim rywalem jest Maksymilian Pawełczak i Antek Michalski. Z nimi będę się dzisiaj próbował pościgać i będę próbował ich dogonić.